wyniku którego odstąpili od raportu oddziaływania na środowisko. Także to nie jest tak nie do końca, jak tutaj pani zakłada, że przeszkadza. Dziękuję bardzo, proszę. Ja mam takie pytanie, bo chciałbym się dowiedzieć, kiedy został wycofany wniosek, jeżeli to można. I tak hipotetycznie, panie wójcie, czy na podstawie, gdyby nie było wycofanego wniosku, pan wójt by wydał decyzję pozytywną czy negatywną? Co za pytanie? Szanowni Państwo, szanowni Państwo, wniosek oficjalnie do urzędu wpłynął w piątek o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla tego przedsięwzięcia. No wszystko wskazywałoby na to, że pewnie decyzja byłaby odmowna. Można? Byłyby takie przesłanki, tak, żeby ta decyzja mogła być tak odmowna. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Proszę. Ja się pana Wąska chciałem zapytać, nie brałem udziału poprzednio, bo nie było to pytanie, czy gmina bierze jakąś taką aktywną akcję, żeby znaleźć alternatywne rozwiązanie. No ważne, to znaczy tej samej wartości dla inwestora, żeby to było, nie wiem, ta sama odległość do miejsca inwestycji, to samo dobre tam miejsce złoże na potrzebne materiały, ale dalej od miejsca, gdzie po prostu mieszkamy, śpimy, na przykład za linią drogi C11, żeby jakąś, nie wiem, miejsce znaleźć, sobie to samo robić, tak samo wartościowe dla inwestora lub nie gorsze. Czy gmina jakby podejmuje taką aktywną mediację czy próbę zadowolenia inwestora? Bo wiadomo, że jak jest autostrada, trzeba tam sprzedawać powinno warstwa, gdzieś go trzeba wyprodukować, wiadomo, że to nie będzie 5 km od tego miejsca, to musi być gdzieś na lewisko. Ale żeby się nie pakować w obręb tutaj tej trzeciej ramy, żeby to było po prostu gdzieś dalej. Dalej może od Poznania, ale nie dalej od miejsca inwestycji, żeby nam nie przeszkadzało, żeby inwestor miał tak samo pytanie, pozyskiwanie tego materiału i tak dalej. I podobne pytanie do inwestora, to znaczy czy sam biorąc pod uwagę po prostu pierwsze jako no, wiele pokoleń tutaj mieszkaniec, jako po prostu no, też taki współgospodarz, po prostu bierze pod uwagę alternatywne miejsce, które ja oczywiście na technologii się nie znam, ale no, wiadomo, że tutaj rafinerii nie ma, więc coś tam trzeba dowieźć, może tam potrzeba trochę piasku, no to gdzieś tam, gdzieś za S11 też ten piasek pewnie występuje, tam te drogi już się nie rozjeżdża, mieszkańców tam nie ma. To chciałem zapytać jako lekarz. Znaczy, dobrze, to ja odpowiem na pierwszą część. Jeżeli chodzi o względy logistyczne, to rzeczywiście na terenie gminy Dopiewo takiej lokalizacji nie ma, z tego względu, że tutaj jest bezkolizyjny wjazd na rondo na drodze 307 i dalej na S11. Ta inwestycja miałaby obsługiwać właśnie tą trzecią ramę Poznania i wymianę nakładki bitumicznej na autostradzie A2. Jednakże tutaj ta wskazana lokalizacja powoduje, że drogi gminne, o które się bardzo baliśmy, czy też drogi powiatowe, które stanowią też kręgosłup komunikacyjny gminy Dopiewo, nie będą rozjeżdżane przez potoki samochodów, które będą obsługiwały tą wytwórnię mas bitumicznych, czyli dokładnie tak jak teraz dla tego terenu, który jest aktywizowany pod względem wytwórni betonów, czy też kopalni kruszy, sortowni kruszy, ta logistyka będzie się w ten sam sposób odbywała, czyli wjeżdżają samochody na drogę 307, dalej na S11 i potem już kontynuują jazdę drogami krajowymi. Natomiast co do inwestora, to może nie będzie prosił. Mogę w tej kwestii zadać pytanie jeszcze? Chciałem dodać, że ta inwestycja ma powstać na 3 lata i po prostu ta inwestycja ma być przygotowana tylko i wyłącznie do danego kontraktu. A przechodząc do tego wszystkiego, po prostu teren ten, który tutaj jest przeznaczony, to znaczy chcemy po prostu wybudować tą wytwórnię raz. To jest jako skumulowany, gdzie po prostu ponad 20 lat po prostu tutaj na tym terenie są prowadzone takie działalności. Jesteśmy firmą, generalnie chcemy się po prostu rozwijać i po prostu na dzień dzisiejszy
bardziej sprzyjające środowisku, jak łowiska. Nie wiem, czy tu ktoś z Państwa jest, który posiada te łowiska. Nie wiem, jak Państwo akurat odnoszą się do inwestycji, które mają być w niedalekim sąsiedztwie Państwa. Druga rzecz, Panie Wójcie, dziękujemy, że Pan tak dbał o te drogi i tak dalej. To, że Pan mimo tutaj przed godziną szóstą wyprowadza, nie wiem, ile Pan tam się zarówno jeśli nie wiem, jakiej kategorii jest Pan zarówno, ale też a jeszcze do tego następne ciężarówki, które robią, że taka inwestycja nosi za sobą znamiona powiększenia pasek transportowej. Tak mi się wydaje, jak była to. Jeżeli chodzi o pytanie do Pana Michała, jeżeli chodzi o bazę swoją logistyczną. Ja powiem tak, generalnie prowadzimy tutaj, działamy na tym terenie 20 lat i po prostu niektórzy mieszkańcy wiedzą po prostu, jak to na dzień dzisiejszy wygląda i po prostu no, na dzień dzisiejszy wygląda tak po prostu, że mamy bazę w środku Dąbrowy, tak jak zaczęliśmy swoją działalność ponad 20 lat temu. Może przyjdzie taki czas, gdzie po prostu częściowo wyprowadzimy nasze samochody na działkę 18/1. Na dzień dzisiejszy powiem tak, że po prostu jesteśmy przygotowani do tego, żeby po prostu całą bazę logistyczną przenieść na działkę numer 20, ze względu na to, że mamy tam warsztaty, cały plac utwardzony i w związku z powyższym nie jest możliwe. No to już przejdź. Nazywam się Grzegorz Spychała, jestem mieszkańcem Lusowa, także gminy sąsiedniej. Natomiast ta planowana inwestycja też jest stosunkowo bliskiej odległości od naszego miejsca zamieszkania, stąd tutaj jestem. Ja mam tylko takie pytanie formalne, ponieważ na pierwszym spotkaniu Pan Dołata był przedstawiony jako inwestor, w programie Lustra był przedstawiony jako wydzierżawiający, a dzisiaj jest przedstawiany jako inwestor. Chciałbym, żeby to ktoś z Państwa wyjaśnił, jak to faktycznie jest. Znaczy, ja przedstawiam jako wnioskodawcę, bo tak rzeczywiście firma Dołata dokładnie... Firma Dolata była wnioskodawcą dla tego postępowania, dlatego też rzeczywiście może go mieszamy w różnych, że tak powiem, określeniach. Natomiast Pan Dolata jest wnioskodawcą, czy był wnioskodawcą dla tego postępowania, które się toczyło do 27 października. Natomiast teraz to będzie wnioskodawcą, to pewnie Pan Dolata jest w stanie odpowiedzieć. W dniu dzisiejszym chciałem to podkreślić, że my jako firma, jako Michał Dolata, będę składał ten wniosek o postawienie na uczelni technicznej w Dąbrowie. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, ponieważ na poprzednich zebraniu, ale czy w ogóle jest brany pod uwagę również aspekt zapachowy tej całej inwestycji, niezależnie od tego, macie jeszcze Państwo pytanie? Tak, macie Pani na zdrowie. Zapachowe, syłowe, hałas, wszystko skumulowane będzie opracowane w tej nowej dokumentacji, karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Dziękujemy. Dobrze, Jarosław Sędzia. Ja mam pytanie odnośnie tych zapachów, bo Państwo robicie wymianę nawierzchni na autostradzie A2 na odcinku bodajże Września Konin, tak? Czy Konin tam, na którymś z tych odcinków? Macie Państwo wytwórnię w Strzałkowie. No to radzę się Państwu wszystkim przejechać w okolicach, ta wytwórnia pracuje, żebyście Państwo poczuli, jak tam śmierć. Wystarczy do Polędzia pojechać. Naprawdę, pojedźcie Państwo i się przekonacie. Od domem, niech sami wytwórnią. Bardzo mocno tych wartości odwoływałam, bo podobno one są żywe. Szanowny Panie, jest to firmy Skarbata. Gminy w Polsce w sposób nieformalny dzielą się na gminy przemysłowe i mieszkania. Nasza gmina jest stricte mieszkana. Co możemy zrobić? Ja proszę Pana po prostu poprosić, żeby Pan zmienił lokalizację tak, żeby nasze dzieci w bilansie strat, zysku, dojazdu, niedojazdu, odnowie inwestycji nie poniosły największej szkody na swoim zdrowiu. Ja wiem, że to jest na 3 lata, pewnie przeciągnie się na 5. Państwo macie termin taki, jaki macie, już was bardzo.
Te oklaski to nie były dla mnie oczywiście. Oczywiście. Dobrze, że pan czuje klimat. Proszę Państwa, rzeczywiście tak jest, że firma kieruje się wzniosłymi wartościami. Chcę Państwu powiedzieć, że nasza firma budowała autostradę A2 od Dąbia, to jest granica województwa wielkopolskiego, do Świecka. 303 km autostrady. Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma gminami i z bardzo wieloma również starostwami, powiatami. Zawsze na początku były wątpliwości, podobne do Państwa wątpliwości. Bo przychodzi jakiś wielki inwestor, ma tu coś robić, jakieś piekurnie stawiać, jakieś drogi budować, coś tam robić, z asfaltem jeszcze, to jest bezpieczeństwo, groźne dla dzieci i tak dalej. Państwo, to jest strach, który ma wielkie oczy. Każda gmina na zakończenie naszej współpracy była zadowolona z tego, co pozostawiamy po sobie. I my tu nigdy na żadnym spotkaniu nie padło właściwie takie słowo, no dobrze, nawet jak się zgodzimy, to co my za to będziemy mieli? Co my możemy zaproponować? Otóż możemy zaproponować Państwu wiele. I to deklarowaliśmy już ustnie. Usiądziemy do stołu, porozmawiamy o tym, co możemy gminom dać. Dla dzieci, które Pani wspomniała, dzieci, nie każdy z nas ma dzieci, niektórzy już mają dorosłe, tak ja, bardzo nam zależy na zdrowiu i szczęściu dzieci. Na przykład bierzemy udział w tej chwili w takim specjalnym programie, który został wymyślony w Autostradzie Wielkopolskiej, czyli u koncesjonariusza. To się nazywa, Marcin? Autostrada do szkoły polskiej. Czyli wszystkie szkoły, które znajdują się na terenie gmin, które przecina autostrada, gmina Dopiewo należy do tych gmin, będą objęte tym programem. W ramach tego programu już coś robimy. To są przy szkołach, zresztą ta szkoła, jest modelowe rozwiązanie, które jeszcze w tym roku prawdopodobnie będzie zrobione. To jest super przejście dla pieszych, oznakowane w sposób bardzo atrakcyjny, żeby dzieciom się podobało, rodzicom się podobało, żeby również bezpieczne było, żeby kierowcy do była taka propozycja, jakby powstała piekarnia, to byśmy mogli chleby proponować. A my produkujemy masę bitumiczną, która służy do tego, żeby ją wkładać na nawierzchni, żeby były dobre drogi. Możemy zaproponować spore ilości masy, żebyście mogli na terenie gminy wybudować ileś tam dróg z naszej masy. To jest bardzo realne i możemy nawet umowę podpisać taką z gminą, że takie ilości masy zostaną przekazane, czy nawet zbudowane w okresie, kiedy tutaj będziemy. Jak będziemy się zwijali stąd, to zostawiamy uporządkowany teren, proszę Państwa. W tej chwili tam, gdzie ta wytwórnia ma powstać, już jest uporządkowany teren. Zostawimy cały ten plac. Być może wtedy stworzą się warunki do tego, że zabiegacie bardzo w stosunku do Pana Dolaty, żeby tam bazę swoją przeniósł. To są wszystko tematy do omówienia, do rozmowy przy stole na spokojnie. Dziękuję bardzo. Pani Karolina Lopiesza. Dzieci chodzą między tymi ciężarówkami w przeciągówki i stwarzają realne zagrożenie. Moim zdaniem dla dzieci, które wracają do szkoły i jeżeli dojdą kolejne ciężarówki, które będą w wydechu nam smrodzić naszym dzieciom, to gdzie tutaj jest mowa, jak zrobić? Zdrowia i bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przemo. Chciałem to powiedzieć? Nie, no właśnie, to było odpowiedź. Mam pytanie, bo tutaj pan dyrektor z Łączyk, tego, że pamiętam, nazwisko odpowiada, ale cały czas wnioskodawcą jest pan Michał Dolata.
mamy pytanie zasadnicze, bo wnioskodawca dostanie zezwolenie. Nie wiem, czy to będzie określone terminowo, w jakikolwiek sposób, bo zezwolenie się wydaje w różny sposób. Przeważnie na okres 6 do 4 wyższy i do 10 lat. Nie wiem, czy to będzie określone. To jest jedna rzecz. Kwestia też tutaj Państwa prosiłem określenie tego, czy Państwa działalność będzie współpracowała na przykład z wytwórnią maszyn. Nie będzie. Nie będzie Państwu, żeby powiedzieli w jakimś tam stopniu. Odpowiadając Pani na pytanie, nie mam wpływu na to, którędy jeżdżą samochody Pana Dolaty. Natomiast poprawienie bezpieczeństwa przejścia przez jezdnię przy szkołach to jest, myślę, bardzo ważny argument, bo w różnych miejscowościach, w różnych wioskach jest spory ruch samochodowy, a nie zawsze to jest najlepiej oznakowane. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie tutaj związane ze współpracą, my mamy z Panem Dolatą podpisaną umowę. Firma Strava ma podpisaną umowę. W trakcie negocjacji warunków umownych Pan Dolata zaproponował, że on załatwi pozwolenie na wystąpić z wnioskiem i uzyska pozwolenie. Nam to pasowało, bo on jest miejscowy, on to zna wszystko i wydawało nam się, że to będzie logiczne, jeżeli tak naprawdę. Nie mamy żadnej innego rodzaju współpracy z firmą Dolata i nie planujemy innej współpracy, żadnego joint venture, żadnego tam spółki i tak dalej. Będziemy tutaj tak długo, jak będziemy realizowali te trzy kontrakty na drodze A2 i się zwijamy stąd. Możemy Państwu zostawić gwarancję, ale proponowaliśmy tutaj w rozmowie z Panią Ugarską, proponowaliśmy, że możemy nawet notarialnie położyć jakąś kwotę 1 000 000 zł, że po 3 latach zejdziemy z tego terenu. Proszę Pani, właśnie mówię, że strach ma dużo oczy. Państwo nie wiecie, że to jest najnowocześniejsza maszyna, nie ma żadnego ubytku na zdrowiu. A jesteście w stanie położyć 5? Są wytwórnie tego typu, które są zlokalizowane w miastach. W Poznaniu stoi jedna taka wytwórnia, możecie Państwo zobaczyć, na ulicy Gołężyckiej. Jak budowana była autostrada, w trakcie budowy stała wytwórnia na ulicy Wołczyńskiej. Także to nie jest urządzenie, które smrodzi i zabija ludzi. No, dajcie się przekonać, tak nie jest. Wszystkie systemy są zamknięte, nie ma tam mylenia, z komina nie leci dym, tylko właśnie para wodna. A co z tą krówką? Krużywo, które używamy do produkcji masy, jest to jest pierwsze. Taką prośbę, po drugie, wygodnie, macie identyczną, tylko troszeczkę mniejszą. Niech Pan się przejedzie na własną inwestycję i niech Pan zobaczy. Czyli pojedziemy z Panem. To Wrocławie. No. Ale przecież jest bliżej, w Strzałkowie jest, musi jeździć, to jest dużo bliżej. Pan musi jeździć, my się przejechaliśmy. I co? Asfalt? Masa pyli? Twierdzi. Widział Pan, jaki opar idzie z tego, przy załadunku? No para idzie, no to jest para. No to jest urok. To ciekawe, że para zazwyczaj nie śmierdzi. Wie Pan, jak on przetrwali, to mi nie śmierdzi w domu, a tam śmierdziało. Ale destynacja z Paną. O, jeszcze jednym chciałem powiedzieć, Pan o tych stawach tam wspominał. Chcę powiedzieć, że cała nawierzchnia na terenie wytwórni mas bitumicznych, nie licząc tych zasieków tam, gdzie kruszywo jest składowane, ale tu, gdzie maszyna stoi, gdzie pojazdy będą jeździły, to będzie nawierzchnia bitumiczna. Będzie wyasfaltowane i droga dojazdowa od ulicy Bukowskiej, to jest droga tam 317, aż do wytwórni też będzie bitumiczna. Także nawet pojazdy, które w tej chwili jeżdżą po gruntowej drodze, pod betoniarkę podjeżdżają, będą jeździły po nawierzchni. Ja rozumiem, że jak to jest tak czysty produkt, to nawet nie musi być zasłaniany na samochodzie. Jest zasłaniany. Ja wiem, że jest, tylko pytanie, dlaczego to jest tak czysty produkt? Nie dlatego, żeby brudnie leciał, tylko żeby temperaturę utrzymać, bo ta masa musi być dowieziona na miejsce budowania o określonej temperaturze. Dziękuję bardzo. Tutaj Pani się zgłasza już okres czasu. Tak, moje nazwisko Grek, ja maturowa jestem. I nie wiem, czy jest sens, żebyśmy się mogli spotykać. Bo to, co wspomniała Pani Natalia, 500 osób złożyło wnioski o w ogóle, żeby nie powstała taka inwestycja. W ogóle. A my rozmawiamy na ten temat, że jednak powstanie. Bo będzie nowy wniosek i tak dalej, i tak dalej. Chodziło nam w tych protestach przede wszystkim o to, żeby autentycznie tej inwestycji na terenie nie było. A obiecanki, to już niejedne mieliśmy i mamy do tej pory, także obiecanki ja osobiście nie wątpię.
takiego wieku nie wierzę. Nie wierzę i proszę nie, nie obiecywać na pewne rzeczy. Bo sprowadziłam się specjalnie z miasta na wieś, żeby było zdrowe powietrze, żebyśmy w ogóle zdrowo żyli. Akurat ten powstaje to, czego chyba każdy z nas nikt nie chce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Ponieważ pan tutaj mieszkańców próbuje dać ilość kupić, tak? Ilość jakiejś tam masy bitumicznej i tak dalej. Proszę pana, ja mam 43 lata. Jestem powiedzmy w średnim wieku. Statystycznie zostało mi 20 parę lat życia. Jeżeli przez 3 lata... Niech pan nie żartuje. Mówię statystycznie. Może nie. Może nie. Nawet jeśli nie zostało. Przeglądał pan statystyki sprzed pół wieku. Jak pan przyjdzie do dwóch, to biorę, zobaczę. Na tej razie średnio mnie interesuje jakaś ilość masy bitumicznej dla mieszkańców, ponieważ ludzie, którzy tutaj żyją, sobie doskonale radzą. Tak? Większość gmin podpoznańskich to są ludzie, którzy no, nie... przymierają, są gospodarczo dobrze zorganizowani i nas interesuje zdrowie, ponieważ tutaj się sprowadziliśmy i spór się toczy o to, nie czy, żeby tylko tej inwestycji tutaj nie było. Pan ma tyle lokalizacji, że pan sobie może je poszukać w każdym innym miejscu. O to co to chodzi. W miejscu, gdzie jest mała gęstość zaludnienia. Tak, tak. Dąbrówką mi się zapyta, dlaczego? Adamczak mieszkam od 20 lat w Dąbrowie. Państwo tutaj mówicie o pyle, o kurzu, o tym wszystkim. Przeszkodzi, że tego. 99% dróg w Dąbrowie to są drogi polne. Są znaki 20 na godzinę, jeźdź poniżej, bo się kurzy. Ja idę ulicą leśną, zatrzymuję. Wychodzę na środek, po prostu daję pijonego, żeby się zatrzymał. Nie widać świata. Jedziecie jak wariaci. Tego kurzu nigdy mówi, że on szkodzi. Idę dosłownie 200 metrów leśną, mam problem, mówię jak ja. A mówicie o tyle, że tam trochę tu polecił szczerze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, że pani się zgłosiła. Proszę bardzo. Widzę, nie ma tematu, proszę. Czy ja mam pytanie do pana, do pana dyrektora. Czy jest pan w stanie rolną nam zaasfaltować? To jest równolegle do wiejskiej. Ja uważam, że kurze jak jest na kurze, przepraszam, ja mieszkam na narożniku leśnej i rolnej i ja się zakrywam tym smrodem samochodów, które nie przejeżdżają. Właśnie, proszę Państwa, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Każdy ma prawo zadać pytanie. Może tak, my skończymy zebranie, podziękujemy gościom, a Państwo między sobą podyskutujecie sobie. Jeszcze są pytania do mnie. Ja mam wniosek. Słucham. Od razu chciałabym powiedzieć, że my jako mieszkańcy Patorowa i jako stowarzyszenie, które założyliśmy, nieważne co się Pani mówicie wydarzy, będzie złożony nowy wniosek, no tak i tak będziemy protestować. I teraz mam prośbę do Państwa, którzy są zainteresowani tym protestem, ponieważ na dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy wniosek do RDOŚ-u, wniosek do pana prokuratora i wniosek również do pana wójta, żeby w nowym ewentualnym postępowaniu, które zostanie złożone przez pana Michała Dolatę, te wszystkie osoby zostały włączone, a RDOŚ, żeby się zastanowił, co robi. Jeśli będą państwo zainteresowani, mamy to przy sobie i zapraszamy do podpisania. Bo my nadal... Myślę, że nie oczekuję Pani odpowiedzi od nas. Tak, słucham. Szymon, mam pytanie do każdego z Panów, jak siedzicie. Czy bylibyście skłonni
zamieszkać przez 3 lata w promieniu 700 metrów od tej inwestycji. Nie każdy z Was panu odpowie. Ja już to pytałem na poprzednim spotkaniu, nie było odpowiedzi. Może dzisiaj. Może dzisiaj. Jasna deklaracja. Tak. No. Tak. Ale ja tak. 700 metrów to nie jest oddziaływania na takiej maszyny. 15 godzin codziennie to. Ale cały czas mówimy o jak najmaszynach, o wieloczynnikach. Jeszcze wszyscy, panie Michale. Jestem na tym terenie. Jestem na tym terenie. Ale pan jest w pracy. To nie ma znaczenia, że pracy. Ale to jest takie samo, mam takie znaczenie. Ma znaczenie. Proszę Państwa. Pan jest jeszcze spać, a pan maszyny chodzą. Czy pozostali panowie mogą tak powiedzieć? Pan prawnik? Co mają powiedzieć? 20 lat mieszkałem 300 metrów od kolasa. Panie, a czemu pan nie mieszka? To się stało, że pan się przekonał, jak było tam tak się. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, ja mam jeszcze, to się robi hałas. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Skąd będą przywożone kruszywa do produkcji masy bitumicznej? Kruszywa będą przywożone pociągami. Na Wolę bądź na Poznań Górczyn, transportowane drogą S11 przez 307 na działce. Czyli jest, mamy dodatkowy ruch, bo najpierw musimy przywieźć, a później musimy wywieźć. Oczywiście, dlatego jak pani mówi, że mamy zlokalizować maszynę w jakimś innym miejscu, lepszego dojazdu niekolidującego z państwem nie ma. Może dobrze, dlaczego nie możecie państwo postawić nie maszyny jak nie najbliżej nie bocznicy kolejowej? Na Woli. Na Woli. Po co wozić kruszywo? No państwo musicie przywieźć, to będzie się kurzyło, no bo to będzie zrzucane, wysypywane z wywrotek i tak dalej. No to na pewno się będzie kurzyło, tak? No a później będziecie wywozić. Ja mówiłem, że to się nie kurzymy, to jest odpylone, to nie jest odpylone. Dziękuję. Pytanie takie, pan ktoś mówił, że to jest maszyna. Ale proszę pana, umówiliśmy się, że będziemy się zgłaszali. Przed panem zgłosiły się dwie osoby. Pani Natalia, proszę bardzo. O informowanie na stronach internetowych o postępie, czy jak mówię, wniosku o przekazywaniu wniosku do ZOSiu, jak było każdym ruchu, kroku na bieżąco. Jeśli była też taka możliwość, to również na stronie głównej, a nie tylko w Wikipedii, to nie wygląda. A rzeczywiście tutaj informacje z różnych częstotliwości się pojawiają i nie zawsze jakby mamy możliwość odpowiedniego zareagowania. Szanowni Państwo, Szanowna Pani, oczywiście możemy to rozważyć, natomiast wszystkie informacje są przekazywane w sposób ciągły. Można je znaleźć na ekoportalu i to są miejsca, które są jakby dedykowane i wynikają z przepisów prawa. Dodatkowo na biuletynie informacji publicznej... No tak, tak, się to później nie pojawia. Gdybyśmy mogli po prostu poprosić o miarę... Dobrze. Dziękuję Pan Przewodniczący. Ja mam dwa pytania. Jedno, czy panowie z Rabaga również wycofali wniosek z lokalizacji konkursu, to jest jedno pytanie. A druga prośba do pana wójta, czy możemy liczyć na przychylne oko również jak mieszkańcy Dąbrówki, że pan wójt dokona pełnego oddziaływania na środowisko łącznie ze strony społeczeństwa. Wiadomo, może to będzie nowe dokumentacje i tak dalej, nie wiadomo, co tam będzie zawarte. Ale tak tylko jako mieszkańcy i wyborcy pana chcielibyśmy tylko poprosić, żeby też pan patrzył na lokalizację w Dąbrowie, tak samo jak i na lokalizację w gminie, czy to będzie Dopiewo, Dąbrówka, Palędzie, nie wiem, gdziekolwiek. Ja może odpowiem na dwa pytania, ponieważ gdyby prowadzimy to postępowanie również dla lokalizacji w Dąbrówce, to wnioskodawca nie wycofał wniosku o lokalizacji Dąbrówka, także to postępowanie nadal się toczy. Co do raportu oddziaływania na środowisko, poczekajmy, aż będą te opinie dotyczące zarówno DOSiu, jak i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jak również wzbogacone o naszą analizę pani, która będzie opiniowała również to nowe postępowanie. A przepraszam, jeszcze mam pytanie odnośnie Dąbrówki. Kiedy faktycznie powinno się zakończyć postępowanie odnośnie Dąbrówki i wydanie decyzji środowiskowej?
Czy na ten moment mamy, tak jak równolegle, bo tutaj wtórne komunikacje również postępowały na wydanie decyzji środowiskowej, było przedłużone do 1 listopada i również na lokalizację Dudówki jest też przedłużone do 1 listopada. Czyli jutro powinna zostać wydana decyzja środowiskowa na Dąbrówki, tak? Nie. Teoretycznie tak. Dobrze. To jest takie pocieszenie. Dziękujemy bardzo. W związku z tym, że nie widzę, że... Tak, słucham. Pan Kuchorzycki, ja chciałbym się zapytać o przedstawiciela Szczomaga, żeby pan doprecyzował, o co chodziło, czy pan go na nasze załatwić o szkolenie. Ale składam wniosek i biega za wszystkimi papierami do urzędu, tam gdzie trzeba. Jest tylko nie mogę. Tylko tyle, nie więcej. Dziękuję, że pan chciałby. Ponieważ toczy się jakby postępowanie z dwóch miejsc, to czy ktoś jest w stanie powiedzieć tak na chłopak, po inżyniersku, porównując lokalizację w Dąbrowie i lokalizację w Palędziu, bo jak się jedzie trasą, to widać, gdzie ona jest. Biorąc pod uwagę różne wiatrów, bo to jest najistotniejsze, dlatego że to, co panowie mówią, że maszyna jest super, ja wierzę, że ta maszyna jest super. To tak samo jak nowoczesne instalacje do spalania odpadów. Są super. Tylko że ja się obawiam, że rozładunek z maszyny do samochodu i potem wyjazd z samochodów będzie powodował właśnie ten smród. I tego się ludzie obawiają i słusznie się obawiają. Jak się za takim samochodem jedzie, to śmierć dwa miesiące. Dlatego pytam, czy ktoś porównywał te dwie lokalizacje pod kątem odległości od mieszkańców, dojazdów i wiatrów? Porównywał to ktoś czy nie? Która z lokalizacji jest lepsza? Z technicznego punktu widzenia. Nie staraliśmy się ich porównywać tak jeden do jeden, natomiast co mogę powiedzieć, odległość w Dąbrówce, z tego co pamiętam, do najbliższego zabudowania jest około 600 metrów. A jak wiatry biją? To ważne. Biją ciągle wiatry na wieś. Północno-zachodnie. A tam jest wieś. Tam już byliśmy po opracowaniu pełnej dokumentacji, łącznie z różną wiatrą i zostało to opracowane, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Dąbrowę, to jest w trakcie i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy Państwu mogli pokazać to opracowanie, które również będzie uwzględniało róże wiatrów. I wtedy będziemy mogli precyzyjnie powiedzieć. Natomiast w Dąbrowie odległość od najbliższego zabudowania to jest ponad 800 metrów. Chyba to jest pojedynczy dom, a jest to około kilometra. W Batorowie właśnie. Ale to jeśli bierzecie pod uwagę Batorowo, to jest bliżej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przepraszam. Łowisko Dąbrowa Szczemania Kraj. Czy brane są pod uwagę łowisko, które istnieje od 20 lat? Bo jeżeli będą te zapachy szły hałasy, to wiadomo, że pieśni jedno przyjeżdżali. Również, bo to jest tak jak zabudowa. A nawet więcej, bo ludzie przyjeżdżają na rekreację również. Czy w ogóle braliście pod uwagę, bo muszę przepraszać, skończę. Pan Wójty dostał trzykrotnie pisma, na które nie raczą odpowiedzieć w ogóle, w żaden sposób. Czyli po prostu ignoruje sobie Pan Wójty tutaj mieszkańców i ludzi, co mają działalność wcześniej, z której żyją. Niech Pan Wójty się wypowie może na ten temat. Brak słów, nie? Szanowni Państwo, brak słów z tego względu, że ja nie przygotowuję karty informacji przedsięwzięcia, tylko prowadzimy decyzję o postępowaniu środowiskowym i wtedy tak naprawdę będzie również analizowany wpływ, z tego dokumentu będzie wynikał wpływ na łowisko. I ja myślę, że bezpośredni sąsiad, jak również firma Sztaba, może... Panie Wójcie, ale jeszcze może Pan przerwie. Tylko Pan dostał dwa pisma w tej sprawie, Pan nie raczył w ogóle zareagować. Absolutnie. Tak jest. Dlaczego? Znaczy, czy kontakty jakieś inne są? Proszę, było 500 stron protestujących, na wszystkie odpowiadaliśmy. Nie, tylko to jest większa działalność, która istnieje i gminie jest ona doskonale znana. Ja zweryfikuję, czy rzeczywiście Państwo nie dostali odpowiedzi żadnej. No dzisiaj tak naprawdę... Bardzo króciutko, ostatnio jedno zdanko i koniec.
że jest opracowany. Proszę, już teraz. Nie to... Małe zamko jedno takie na odczepienie, bo ostatnio dostaliśmy teraz, nie podpisane przez pana, tylko przy pana królewinka. Pan zna to sprawę, ale ignorujecie po prostu. No, ja sprawę znam globalnie, natomiast nie znam... Bardzo proszę wziąć to pod uwagę. Państwa wysyłane, no tutaj pan Remigiusz odpowiada również za to, jak jest prowadzona korespondencja, z którym jest panem mecenasem. Jak wrócimy jutro do urzędu, to zweryfikujemy, czy rzeczywiście odpowiedzi nie były udzielane. Na pewno wyciągniemy wnioski na przyszłość, jeżeli chodzi o nowe postępowanie. I tak jak tutaj państwo również wnioskowali w informacjach, będzie to ta informacja przekazywana bezpośrednio w sposób szczególny na naszych stronach internetowych, na biuletynie informacji publicznej, tak żebyście państwo mogli na bieżąco zapoznawać się z tą sytuacją. Panie dyrektorze, jeszcze jedno, że panie dyrektorze, pan obiecuje asfalty ludziom i przejścia dla pieszych. Przejście to nie jest takie ważne, żeby było piękne przejście, żeby było bezpieczne. Zrobił pan asfalty, da pan 1 000 000 złotych, to zostanie. Ale zdrowia ludziom mają przyjąć. To też zostanie, ale już złe zdrowie. Szanowni państwo, proszę, ale jeszcze jedno. Tak kiedyś budowano w Gdańsku potwory. Wysypano po sobie żywą potężną górę, która nikomu miała nie szkodzić. Tych ludzi ciężko na raka chorują, to już jest nieczynne oczywiście. Szkody na zęby, zęby ludzie wypadają. Całe pokolenie ludzi chorują. Tak będzie, wie pan. Istnieje. Przede wszystkim stacje. Pana, asfalt jest neutralny. Całe miasta są wyasfaltowane i co, umiera ktoś z tego powodu? Ale azbest też nie jest szkodliwy, jeżeli jest... Z azbestem nic nie robimy. Nie, pana, ale jeżeli jest rozpylony, to jest szkodliwy. Tak samo w czasie produkcji tej masy, to jest szkodliwe. Nie później by już wytworzona masa i asfalt. Gdyby to było szkodliwe, to było niedopuszczone do produkcji. Takie są przepisy w tym kraju. Ktoś ustanowił normy, ktoś te normy sprawdza, jest sanepid, jest RDOŚ. Mają specjalistów, sprawdzają. Musimy się mieścić w określonych normach. Gdybyśmy emitowali więcej niż przewidują normy, to by nam nikt pozwolenia nie dał. Takie są przepisy w tym kraju. Takie są przepisy. Tak. Może to będzie mi kwestia z mojej strony, jak powiem, ale na ostatnim spotkaniu towarzyszył panu jeden z dyrektorów, który jest pana pracownikiem. On był żywą wizytówką, jak mu zęby leciały. I obserwuję trochę z pana twarz i pana twarz wykazuje coraz większą nerwowość. Ja panu gwarantuję razem z paniami, bardzo proszę o kontakt, bo chciałabym się przyłączyć do tego aktywnego działania. Ja panu gwarantuję, że my jako mieszkańcy zrobimy wszystko, że tej inwestycji tutaj nie będzie. I im szybciej państwo zrozumieją, tym lepiej tak naprawdę dla państwa. I jeżeli jest piramida Maslowa, to nie mówmy o tym, że się będzie rozwijał, winna się będzie rozwijać. Czystego powietrza nic nam nie zostało. Proszę mi nie mówić, że asfalt jest nieszkodliwy, nie będzie, bo gdyby tak było, to byśmy sobie za to dekoracje w domu nieszkodliwości asfaltu, nie tylko wodory aromatyczne, tylko tak ładnie brzmią, ale są rakotwórcze i one są wytwarzane podczas produkcji masy bitumicznej. Ale teraz jest pytanie do pana wójta. Wnioskodawcą jest pan Michał Dorata i rozumiem, że zgoda ewentualna będzie wydana na pana Michała Dorata. I on będzie miał prawo tego, żeby to wybudować, tę inwestycję prowadzić. Przerwa się, tak jak przy rzeczach, wynieje się po 3 latach, a cały sprzęt u pana Dorata zostanie. Pan Dorata rozwinie firmę, tak jak sam przed chwilą powiedział, że chce się rozwijać. I trzeba pakujcie, gmina ma być zadowolona, a wszystko tutaj zostanie. Michał Dorata też będzie zadowolony. Pytanie do pana Dorata. Ja panu powiem, że mógł pan moim asystentem, nie wiem, co ja będę robił za 2 lata, ale nie za 5. A pan już mówi, co ja będę robił za 3 lata. Naprawdę pan jest to twórcą. Dziękuję. Ja może tylko powiem z całym szacunkiem dla pana Michała Dorata i jego działalności. Natomiast wytwórnia mieszanek betonowych, a wytwórnia i budowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych czy bitumicznych to są 2 różne światy i proszę mi uwierzyć, że pan Michał Dorata nie jest i nie będzie w ciągu najbliższych 15 lat gotowy potencjałem finansowym, kadrowym, technicznym na to, żeby
takiemu procesowi podobać. Mogę pani dzisiaj powiedzieć, że nie będę zajmował się działalnością dotyczącą informacji. Przepraszam, ale moment, proszę pana, mówiliśmy się, że... Ale chyba ja będę. Dlaczego pan powiedział na spotkaniu wcześniej, że od pana będzie można tą masę kupować? Jeżeli będzie, to ja się tutaj w Dąbrowie, to jak najbardziej, bo w danym okresie kontraktu trwającego firmy Sztrafak, jak najbardziej można tą masę kupić. Przecież ta masa była produkowana tylko do tych kontraktów, które dotyczą, a nie czegoś innego. Jeżeli on to będzie, to my zamierzamy ją wykorzystywać tylko na kontrakty A2 i na potrzeby gminy dopiero, nic innego. Czyli rozumiem, że pan Michał z innego miejsca będzie dał ten asfalt, który będzie sprzedawał. Dobra, może ma na myśli to samo i nasze wyjaśnienie. Zaczyna się akademicka dyskusja. Proszę bardzo, ja ją ucinam. Pan Czemu chciał zadać pytanie. Staram się być grzeczny. Czasami emocje są, tak, proszę też zrozumieć mieszkańców, ponad normę wykraczają, ale jest w miarę dzisiaj spokojnym, proszę tam przyznać, że nie jest najgorzej. Jedna rzecz odnośnie aromatycznych zapachów. Ja bardziej się boję tego, czego nie wyczuwamy, a może nam szkodzić, bo te aromatyczne zapachy mogą w jakimś tam stopniu przeszkadzać, ale nie wiem, jestem specjalistą od ochrony środowiska, ale w tej chwili ochrona środowiska nie ma narzędzia, które może badać, jak gdyby zapachowość i szkodliwość zapachową dla mieszkańców, ale mniejsza tym. Jeżeli można, to bo wszyscy uważamy, że to są tereny przemysłowe. Nie wiem skąd to się bierze, bo według matki, która w 2015 roku została załączona, jest to działka rolna w klasy 5, jeżeli się nie mylę. I ona powinna być zrekultywowana. No, mnie się marzy, że pan Michał za 5 lat zrobił z tego, nie wiem, jakiś tam wake park, coś takiego, co będzie przysparzało tutaj jakby dumę dla tej lokalizacji i zgodzie ze społeczeństwem, jak gdyby to pogodzić. Bo faktycznie na stan obecny państwo za 3 lata się wyprowadzą, tego życzę, bo nie wiem, pewnie państwo wydali nawet 5 milionów czy 10, żeby tylko tu postawić i później te 5 milionów odzyskać i się wynieść. No ale pan Michał zostanie z tą zdrową i nie wiadomo co zrobić, czy pan Michał sam nie wie, co w tej chwili zrobi. Marzyłoby mi się, czy to faktycznie jest działka rolna na chwilę obecną, bo mówimy o przemysłowie, o tym przepisie z 2003 roku, tak, że czy została zakończona rekultywacja na tym drogę. Na to pytanie dokładnie nie potrafię odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli było wybrane, to ta rekultywacja powinna być przeprowadzona, nie mam tej dokumentacji przed sobą, co do przeznaczenia. Jasno trzeba sprecyzować, że aktem prawa miejscowego, który określa przeznaczenie, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale innym dokumentem, którym się posługujemy w przypadku braku planu, to jest funkcja określona w studium. I faktycznie w studium to studium wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli w studium mamy, ale proszę mi dać dokończyć, tak? Jeżeli w studium mamy kierunek przemysłowy, a tu taki mamy, to jeżeli byśmy przystąpili do sporządzenia planu miejscowego, to tylko w kierunku przemysłowym. Nie możemy tutaj zrobić zabudowy mieszkaniowej, bo jest niezgodność z tym dokumentem. On wyznacza tak naprawdę kierunki zagospodarowania gminy. Gmina podejmie, czy Rada Gminy podejmie uchwałę w kierunku opracowania planu, to będziemy mieli plan i takie przeznaczenia. Ale zgodnie z mieszkańcami, Rada jest dla mieszkańców, czy Rada jest sama? Czy rolna to jest klas użytek, tak? Natomiast jeżeli powstają tam inne obiekty, to oczywiście potem jak... Znaczy geodeta przy pomiarze już inwentaryzacyjnym wprowadza określenie klasy użytku do ewidencji gruntu. I wtedy już to nie jest grunt rolny. W tym przypadku akurat na no dzisiaj tak jest, no ale to dlaczego wnioskodawca czy właściciel tego nie zmieni, to ja już nie mogę powiedzieć, tak? Natomiast kierunek w dokumentach planistycznych jest przemysłowy. A w jaki sposób ten podatek pobiera się? Jako rola czy jako przemysł? No, podatek pobiera się na podstawie tego, co jest w ewidencji gruntów. Czyli rolna. Jako rolna. No właśnie. Będą też... Dlaczego tak jest, no to teraz nie potrafię powiedzieć. To może pytanie, które jest odmówna. Dlaczego tak jest? Gminy otrzymuje takie nieruchomości. Nie, no bo na piękne drogi. To na drogi. No. Właściciela tej nieruchomości, natomiast to, co powiedział tutaj pan kierownik, jest spójne z tym, który w
możecie Państwo to również zobaczyć w naszych dokumentach planistycznych. To właśnie tutaj to studium nie ma wywołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No i tu mogę jedynie tyle potwierdzić, to co mówi Pan kierownik, że gdyby ten plan został wywołany zgodnie z przeznaczeniem, musiałby być procedowany w kierunku przemysłowym. Dlaczego? Jeżeli jest prowadzone na przedsiębiorstwo i jest wykorzystywane do celów firmy, to jaki podatek powinien być zapłacony? No zgodnie, wie Pan co, zgodnie z tabelą i z przeznaczeniem jest kilkanaście pozycji, ja nie potrafię, że tak powiem teraz Państwu powiedzieć, są podatki od budowli, są też podatki od terenów utwardzonych i tak dalej, także to... To inaczej zadam pytanie, czy powinien być tam płacony podatek rolny czy inny niż rolny? Zweryfikujemy to. Jaki powinien być? Ja mam pytanie. Jak jest płacony zgodnie z przepisami, jak Pan z tym konkretnie pracuje za pytanie? Ale ja dzisiaj Panu nie odpowiem, no, Szanowny Panie, to zgodnie z przepisami, czyli jeżeli jest przeznaczenie w klasie użytku jako rolny, no to płaci pewnie jako rolny. Jeżeli są urządzenia ruchome, no to nie płaci podatku od budowli. Jeżeli będzie coś stałego, to prawdopodobnie taki podatek będzie naliczany. I tak to wygląda. Tak, jest kilka, że tak powiem, segmentów podatkowych, które są dedykowane danej, że tak powiem, działalności. No może tam jest las w ogóle, nie? Nie wydaje się Państwu? Raz jest kawałek dalej, za tak dalej, nie? Ja tam nawet misia widziałem czasami. Za granicą. Ja mam pytanie. Mieszkam w Dąbrowie i teraz tak. Firma Strabag oferuje nam masek i to misia pytanie, czy gmina zabezpieczyła pieniądze na budowę drogi, na której będzie położona ta masa bitumiczna. Bo droga to nie tylko masa, ale kanaliza. I mnóstwo innych rzeczy, które trzeba zrobić. Czyli zaprojektowaliście Państwo, oczywiście wszystko przygotowali po to, żeby położyć już tą masę bitumiczną na rolnej, na leśnej, która w tej chwili wygląda jak autostrada, bo jest zamknięte rondo, jeżdżą wszyscy jak wariaci. Pytanie, macie Państwo na to pieniądze? Czy w gminie zabezpieczone są pieniądze na ewentualną inwestycję budowy ulic w Dąbrowie, którą położy firma Strabag na masę, bo nie tylko masę lewo. Pytanie, są pieniądze na to? Mamy w gminie pieniądze na to? Bo to mówimy o teorii. Ja nie jestem za, tylko pytanie, czy gmina na to przeznaczyła pieniądze, które nie są drobne. Oczywiście, zdejmie się z lędzia. Chciałbym dedykować to, co proponuje firma Strabag, proponuje mieszkańcom. Natomiast jeżeli chodzi o procedowanie wniosku, to wniosek jest procedowany bez względu na to, czy są z tego jakiekolwiek profity, benefity. Każdy z Państwa może podobny wniosek złożyć i tak samo będzie procedowany. Także tutaj kwestia jak gdyby jakiegokolwiek kupczenia z decyzją środowiskową nie wchodzi w ogóle w grę. To, co Państwo ze Strabaga proponują, to jest pewnie jakiś element może mediacji z Państwem, ale na ten moment tak naprawdę musiałbym się wypowiedzieć organizacja lub dyscyplina, Państwu przewodniczy, czy są w ogóle gotowi do tego, żeby takie rozmowy podejmować. No oczywiście nie jestem za tym, żebyśmy mieli tutaj tą wytwórnię. Jestem przeciwny jak najbardziej, bo to są zadania gminy, budowa dróg. Dziękuję bardzo. Pan Wiktor, proszę. Ja tak tutaj się przysłuchuję tej dyskusji. No i doszedłem do wniosku, że gdyby to nie był Dolata, a ktoś inny, to byśmy się zgodzili. Nie zaczynajmy dziwnej dyskusji. Ale bardzo, bardzo proszę o spokój. Padło tutaj pytanie na tej działce, co tam jest, czy ta działka jest zrekrutowana. Jak żaden z może nielicznych ludzi wiem, co tam jest. I ten pan, co przedtem się wypowiada, co na tej działce jest, tam powinien być sarkofag zrobiony. Tam jest wszystko, proszę Państwa. Wszystko zakopane i to zakopał ten pan, który, nie ten pan, chlebodawca tego pana, który się przed chwilą odzywał, wielki ekolog. Tam jest wszystko. I tam te w Czarnobylu, sarkofag powinien być zrobiony. Chodzi tutaj, pan bardzo mądrze, wszyscy już się go jakby wybuczeli by tego. Ale zadał pytanie. Co więcej dymu? Czy ta wytwórnia, czy te wszystkie polne drogi, które są żużlem, jakimiś odpadami, czy co przyjdzie samochód? Co przyjdzie samochód, to
tynki, o pobrudzone powietrze. Dzieci, te dzieci, które chodzą do szkoły, oddychają tym sypem i matki z wózkami jadą, a przechodzi samochód. Ja jeszcze bym prosił wójta, żeby nie wyrównywać tych dróg, bo jak jest wyrównana, to idą 115, aż się gotuje. A tam jest gdzie matka, czy nie ma. Ale pan dojeździ? Także... Ale to jest inny temat, proszę pana. To jest inny temat. Nie wiem, czy pana nie zatrzymywałem czasami, że więcej tego stopnia, bo Zadajemy pytania, odpowiedź, tak będzie łatwiej, szybciej, rozumiane dla każdego. Będzie ktoś zainteresowany, co tam jest zakopane, to ja chętnie go zaprowadzę i mogę w każdej chwili to wkopać. Ale skoro pan ma taką wiedzę, jest, że jest to szkodliwe, to dlaczego... Ja proszę o spokój, jeżeli pan... To jest cała historia o tym. Jak pan chce się dowiedzieć, to się pan dowie. Mogę zadać pytanie? Tak, proszę, panie przewodniczący. Panie Wiktorze, ja mam pan posłana szacunek za parę lat temu na zebraniu. Pan powiedział, że wyprowadza pan ciężarówki i żadna ciężarówka pana tutaj nie wiedzie. Zatem mam do pana szacunek. Przestałem mieć szacunek w tej chwili, że pan... nas przeciwstawia przeciwko panu Michałowi. Wcale tak nie jest, bo pan Michał jest naszym lokalnym inwestorem i fajnie by było, gdyby rozwijał się tylko troszeczkę w innym kierunku. Nam, my się cieszymy, jak rozwijają się nowe domy, nowe pałace i tak dalej. No to nie przeszkadza. Cieszymy się, że zaczynamy z fajnymi pozwolitymi. A co do tego, że to pan mówi, że wszyscy wiedzą, co tam jest. Ja budując się tutaj, miałem wodę gruntową. Oczywiście badałem ją prywatnie i tak dalej, ale nigdy nie wiedziałem, czy siebie czy kogokolwiek nie zatruje. Kupowałem wodę w sklepie. A teraz pan mówi, że wszyscy wiedzą. Ja nie wiem, czy wielu ludzi, co tutaj się budowało, nie wiedziało, że będzie linia wysokiego napięcia chociażby. Tak, bo kupowało działki w nieświadomości, już nie mówimy o ESC i tak dalej. Mniejsza z tym, praktyki gminne tutaj są różne różnice. A co do tego, czy pan pozwoli na przykład, żeby weszła taka ochrona środowiska, nie wiem, kto się tym trudni, i zdała ten grunt, no bo my na razie gdybamy, co tam jest, że tam może być zakopać i tak dalej, czy możemy to degradować dalej? Ale nie, ja tutaj nie mam nic do pozwolenia, bo to nie jest mój grunt. Pan Michał kupił ten grunt od tego pana, który to teraz tutaj, tu mówi, że jaki on jest ekologiczny. Ale w świadomości pan kupował, panie Michał, ten grunt, czy nie w świadomości? To jest następne pytanie. Nie można tak publicznie mówić, że pan ma do mnie szacunek, czy ja do pana, ale ten szacunek... Ale wyprowadzi pan ten z szacunkiem, czy nie szacunkiem? Oczywiście moje osobiste zdanie, że te auta niepotrzebnie jeżdżą, ale jak się idzie na udry z kimś i kłóci, przecież to jest... Rozmawiamy wszyscy jakby w jednym języku i można się dogadać. To nie musi tutaj jeździć. Może jechać tylko do naprawy, jak tam koło się zepsuje, czy w jakichś sporadycznych wypadkach, ale nie chciałem tego poruszać, bo po co? No, powiedzą konkurencja czy coś. Ja tylko sprowokowało mnie wypowiedź tego poprzednika, który taki ekologiczny jest i mówię, no nie, no tego się nie da przepuścić, żeby tego temu panu nie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Karolino, słuchamy pani. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że ja się nie zgadzam z tym, co pan Wiktor powiedział w naszym imieniu. Że gdyby to nie było pana Dolaty, to byśmy się dogadali i puścili. Ja pana Dolaty nie znam. Pierwszy raz w życiu zobaczyłam na poprzednim spotkaniu. Gdyby to był jakikolwiek inny mój sąsiad, to tak samo bym protestowała, tak samo bym krzyczała, mówiła innych do protestu, ponieważ ja uważam, że to jest po prostu nie w porządku, żeby nasz jeden z najpotężniejszych sąsiadów, zamiast dbać o naszą wieś i być naszą dumą, to żeby nam tutaj sprowadzał coś, co będzie nas truło. Niech pan Dolata zarabia, ja mu tego życzę z całego serca i wszystkim nam, żebyśmy mieli jak najwięcej. Ale nie kosztem innych sąsiadów. Dziękuję. Proszę. Ale tu pani się zgłaszała, cały czas się zgłasza. Ale pani też się cały czas zgłasza. Bo pan jest po kolei. To was obowie ulotne. To, co pani panowie mówicie, to po prostu za pół roku albo za miesiąc już się zmienią. Stąd
nie obiecujcie. Natomiast chciałabym ustosunkować się do pana, którego tutaj z przodu siedzącego i wierzę, że kurz bardzo przeszkadza. Ale to jest chyba wina gminy. I tym bardziej, bo proszę pana, chwileczkę dokończę. Ja mieszkam w Batorowie też nie za długo, ale już troszkę. I jak czyli jest to gmina Tarnowo-Podgórne. Tam są wszędzie drogi zrobione. Ale czyli od tego gmina 70 milionów rocznie wydaje tylko i wyłącznie inwestycje. Pani pozwoli, ja dokończę? Pani chce się omówić na prywatną rozmowę? Jeżeli zada pytanie, jakie będą podatki i pan wójt nie potrafi odpowiedzieć, bo ma za dużo pieniędzy z tego wniosek w gminie, to niech robi drogi. A inwestor chce kupić ludzi tutaj nas siedzących czy mieszkańców właśnie, że niby zrobią drogi. Nie wszystkie, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Ja opowiem na to, co pan tutaj zarzuca. Mogę powiedzieć, że to wygląda w ten sposób, że gdyby wszyscy jechali tak, jak są znaki, czyli poniżej 20 km na godzinę, nic by się nie działo. A tutaj rzeczywiście ludzie pędzą i w związku z tym im jest więcej dziur, tym jestem tak zadowolony, bo mogę czymś oddychać. Jak tutaj jest... Ja nie mogę, to jest destrukt, proszę panią. To jest wszystko, co wdychacie wszyscy, nie tylko ja, nie tylko moje dzieci. Ale jest związek z tam. Taki, że to jest o wiele gorsza, ta masa jest proszę pana nie groźna. Dziękujemy bardzo. Proszę. Co trzeba zrobić, bo on wtedy jest w stanie pewne rzeczy oceniać. Mam taki postulat do panu. Może trochę mniej zarządzania za biurka, a więcej na ulicy. No, ja może pani odpowiem, bo akurat... Ja proponuję, by pan mniej więcej jak raz w miesiącu odwiedził każdą z miejscowości w godzinach tak od 6 do godziny 15. Niech się pojeździ, niech się przyjrzy, niech zobaczy, jak my żyjemy. Bo póki co, to w tej gminie, no ja mam takie przynajmniej wrażenie, że dzieje się coraz gorzej. Coraz mniej jest porządku, coraz więcej chaosu. Coraz więcej inwestycji, bym powiedziała, dziwnych, pojawiających się nie wiadomo skąd. Mniej zarządzania za biurka, więcej zarządzania w terenie. W Kanadzie to się świetnie sprawdza. My nie jesteśmy gorszym krajem. U nas też się sprawdza. Pani co, może ja pani odpowiem. Jestem członkiem Rady Gminy, jestem radnym zawodowym. Muszę pani powiedzieć, że naszym wójtem jest bardzo trudno nawet nam radnym się umówić, ponieważ większość czasu pan wójt spędza właśnie poza urzędem gminy. A drugiego takiego człowieka, który tak doskonale zna gminę, chyba w naszych władzach nie ma. Przez ponad 10 lat pan Adrian był prezesem ZUP-u i zna doskonale naszą gminę. Doskonale. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie, pan. Wracając do pani wypowiedzi, skoro pani tak dobrze w razie, dlaczego pani to wróciła, to jest moje pytanie. Wydaje mi się, że nie można blokować każdej inwestycji w tym kraju, bo na to wychodzi, przysłuchuj się państwo tutaj od godziny czasu. I nie może tak być, że każda inwestycja, która ma być w tym kraju zrealizowana, zaraz się wiąże z protestem ludzi. Nie do końca chyba też jakby państwo wiedzą, jak to odbywa się ten proces wytwarzania masy. Tak mi się wydaje. Dobrze o tym poczytałem. I wydaje mi się, że można z przedstawicielami na przykład firmy Sztrabek czy z panem Dolatą dogadać pewne sprawy, jakieś niestytencyjne w porozumieniu z wójtem. I dzięki temu można coś, nie wiem, zyskać jako gmina i tak dalej. Mogę odpowiedzieć panu przewodniczącemu? Proszę o spokój, panie Przemku. Moment, niech pan skończy najpierw swoją wypowiedź i potem pan będzie do... Proszę bardzo. Ja mówię w swoim imieniu. Ale ja mówię, że nie mam się dogadać. Ja mówię to w swoim imieniu, tak? Nie mówię to w pani. No panie, to proszę.
Czy ma pan konkretne pytanie jakieś dla nas? To tutaj to wyrażam swoje zdanie. Dziękujemy bardzo. Pan Przemo, proszę. Otóż nie, drogi panie, nie protestujemy przeciwko wszystkiemu, tylko protestujemy przeciwko wypływowi napki publicznych na terenie kontrolowe. Bo możemy tu mieć różne, bo argumenty badają różne, że no, chcemy mieć na przykład, nie wiem, bo to ciągi potrzebne oczyszczanie ścieków tutaj. No, to jest jedna rzecz, a dialogu nie było od samego początku ze strony naszego samorządu, to jest po pierwsze, bo pierwsza organizacja zebrania wiejskiego trwała u nas dosyć długo, nie będę czytać o historii. Pan wójt tutaj był tego samego dnia, gdzie pan inwestor złożył wniosek do urzędu, czyli 23 maja, proszę mnie poprawić, jeżeli mówię błędnie, 23 maja po wysłaniu pisemca do Zosiu, pan wójt był tutaj na spotkaniu w sprawie linii wysokiego napięcia i nie padła żadna kwestia, że pan mimo złożył tutaj taki wniosek o wytwórnie maski chemicznej włącznie z państwem ze Szczabaga. Była cisza, było przemilczane. Gdyby nie tutaj pani redaktor z punktu gminy i tak dalej, wielu mieszkańców pewnie już dawno nie wiedziało o tym, że coś takiego jest, już by ta wytwórnia pewnie działała. No i nawet się byłoby z tych dróg, które państwo, te drogi by powstały gdzie indziej. Dziękujemy za teraz, że jesteśmy doceniani i wysłuchiwani. Dziękujemy bardzo, proszę. Do pana chciałam się odnieść, bo my nie jesteśmy przeciwko inwestycjom wszystkim, bo ja na przykład bym chciała, żeby pan do lata przeniósł swoją bazę w miejsce, gdzie teraz jest proponowana wytwórnia mas bitumicznych. Masy bitumiczne gdzieś by były inne zlokalizowane. Myślę, że wszyscy jak jeden mąż zgodzimy się, że przyklaśniemy inwestycji wyniesienia bazy transportowej z centrum Dąbrowy na teren pana Dolaty. Więc nie jesteśmy przeciwni wszystkim inwestycjom. Jesteśmy za inwestycjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, drogowymi, oświetleniowymi i innymi, które sprzyjają mieszkańcom. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Ja jestem z ulicy Dziękowej. Ja chciałam zadać tylko jedno pytanie. Bo cały czas rozmawiamy o, tak jak tutaj pan wspomniał, że nie można zrobić inwestycji i tak dalej. Czy ktoś w ogóle wziął pod uwagę, że wszystkie nasze działki stracą na wartości w tym momencie? I czy gmina coś z tym zrobi? Pytanie do pana wójta. Znaczy ja nie podglądam, w sensie ja popieram wniosek tutaj pani Dani o to, żeby rzeczywiście tutaj może inwestor spowodował wyprowadzenie bazy na działkę 18 przez 1, bo rzeczywiście ta uciążliwość, o tej uciążliwości wiem od państwo również dostarczacie nam informacji dotyczących wyjeżdżania tych pojazdów, potem powrotu na bazę, także być może to jest też pole do rozmów, żeby w tym właśnie momencie przy okazji utwardzania tego placu również stworzyć plac do samochodów ciężarowych, żeby rzeczywiście, tak jak mówił pan Wiktor Danielewski, pani Daria potwierdziła, żeby spowodować, żeby ta baza docelowo została przeniesiona właśnie na tą działkę, co by na pewno poprawiło komfort życia mieszkańców każdego dnia. Co do spadku, jeżeli chodzi wartości nieruchomości, również jak gdyby to było przedmiotem państwa protestów i państwa było to wskazywane. W tej opinii jak gdyby nie ma odniesienia do tego, z tego względu, że tak naprawdę są to wyceny rzeczoznawstwa, jak robi wyceny, robi według cen transakcyjnych. I te ceny transakcyjne w miejscowości Dąbrowa wcale nie odbiegają od cen transakcyjnych w innych lokalizacjach gminy. Także tu na razie tak naprawdę żadnego spadku nieruchomości, które państwo się obawialiście z uwagi na przeprowadzaną linię 400 KV, która będzie na jeszcze, ale jeszcze nie ma. Jak nie wiedzą, jak to postępowanie jest prowadzone ponad 2 lata, było wiele spotkań na ten temat, także tutaj trudno tutaj mówić o tym, że o tej linii nikt nie wie, no były również programy telewizyjne w tym zakresie, stanowiska były podejmowane, my jeździliśmy do Warszawy i informowaliśmy, także na każdym zebraniu jest co najmniej tyle osób, co dzisiaj. I ta informacja była przekazywana, zresztą sama strona Polskich Sieci Elektroenergetycznych również zrobiła takie spotkanie i też informowała o przebiegu tej linii. Mogę jeszcze tylko dodać, proszę państwa, że ja tam
tygodniowo 3-4 telefony dostaję od potencjalnych kupców, którzy chcą kupić działkę w Dąbrowie i się pytają, jak będzie ta linia wprowadzona. Ja tylko chciałam zapytać pana Wójta, czy zdaje sobie z tego sprawę, znaczy, bo wie, ile jest zbudowanych w tej chwili szeregowców dla ludzi młodych. Ludzie młodzi to zwykle dostają kredyt na pierwsze swoje mieszkanie i w związku z tym szukają tyle taniego. Ale jak sądzę, w momencie, kiedy pan mówi, że wiadomo, nie wiadomo, ponieważ jak na przykład ja szukałam ziemi, to patrzałam, żeby nie było ewentualnie, żeby nie było wody u mnie. Do góry nie spojrzałam. Dowiedziałam się dopiero później, że będzie przechodziła linia, na którą mieliśmy mieć wpływ, okazuje się, że nie mieliśmy wpływu. Potem teraz z kolei dochodzi wypełniała z witunicy. Co jeszcze dojdzie? Ja kupiłam tą działkę po to, żeby się tu wybudować, żeby tu mieszkać w spokoju, w ciszy, w zdrowym powietrzu, żeby moje wnuki dorastały obok mnie. W tej chwili nie buduję się tam. Nie, czekam na moment, bo nie wiem, czy się będę budowała. I wiele osób znam takich, którzy mają tu działki, ale na razie wstrzymali się i nie będą budowali do momentu, kiedy tu się to nie rozstrzygnie. To jest po pierwsze. Po drugie, ludzie naprawdę nie wierzą, bo szukając ziemi, nie wszyscy są tak doskonale zorientowani jak wy, gdzie, na którą stronę patrzeć. Patrzą do góry, owszem, i wtedy wiedzą, jest tutaj już, więcej nic nie będzie. I kupują. Ale w momencie, kiedy na przykład rzeczywiście będzie to na stronach, tak jak było, tak sądzę, jeden drugiego będzie pytał, nie podejrzewam, żeby się zapełniły te domki szeregowe. Z jednej, z drugiej strony jedziemy i one już prawie idą do końca, znaczy jeszcze chwilę, osiedle grafitowe tam do tego momentu, czy to młodzi ludzie kupią z dzieci, nie, ja mówię, grafitowe już są. Bo jeszcze tam nic nie ma. Przecież to są domki, gdzie gmina trzeba się rozwija. Jeśli ludzie się o tym dowiedzą, że tu jedno i drugie, to przecież to pan nie będzie miał tutaj ludzi. Bo ja się tu nie wprowadzę w takiej sytuacji, ja się tu nie wybuduję. Po co, żeby mnie tu truć? Znaczy sytuacja, o której pani tak mówi, sprawiłaby się, gdyby to było powstawało w terenie tak naprawdę dziewiczym. Natomiast w tym terenie, w którym na wykonania mas bitumicznych ma powstać, stoją 2 czy 3 węzły betoniarskie, które niewiele swoimi gabarytami odbiegają od tych wytwórni mas bitumicznych. Te ciężarówki zarówno pana Danielewskiego mają, pan Danielewskiego ma tam bazę transportową, natomiast wszystkie pozostałe pojazdy kursują tam dzień w dzień, także ktoś, wybierając lokalizację, na pewno zwrócił uwagę na ten teren i na jego przeznaczenie. Bo to nie jest teren, gdzie jest pole i ktoś nagle dzisiaj chce wprowadzić. Było to, ale czy ktoś zwraca uwagę na ludzi, na ich potrzeby? Czy tylko na interesy, na przeznaczenie? Ktoś jeszcze chciał zadać pytanie? Te domki będą puste, nikt ich nie kupi, jak się ludzie dowiedzą. Węzły betoniarskie akurat nie mają właściwie żadnej emisji do powietrza, jeśli chodzi o samą instalację. Nie ma żadnej. Problem jest zawsze transportu, wszystkiego, co się dzieje wokół, dosypywanie kruszy, boksy, nakruszywa i tego typu rzeczy. Więc proszę nie mówić, że węzeł betoniarski sam w sobie jest uciążliwą inwestycją. Wszystko, co się dzieje wokół. Ja mówiłem o uciążliwości, tylko mówiłem o krajobrazie tego terenu. Tutaj, jeżeli chodzi o uciążliwość, to gdyby ta uciążliwość była duża, to też to nie byłaby inwestycja bezwzględnie oddziaływająca na środowisko, tylko ona jest w katalogu potencjalnie oddziaływająca na środowisko. I gdyby porównać tak naprawdę oddziaływanie na środowisko i zagrożenia, to dużo większe zagrożenia prezentuje tutaj firma Marmite w Zakrzewie, aniżeli ta wytwórnia mas bitumicznych, czy też innego rodzaju urządzenia. Ja po prostu odpowiadałem pani na pytanie, że jeżeli wybierałaby lokalizację, to tu akurat to nie jest dobry argument, ponieważ krajobraz tej działki jest widoczny i on nie jest zachęcający na pewno, jeżeli chodzi o jego widok. Ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały, które wspierają nas jako stowarzyszenie i które w jakiś sposób nam pomagają, ale chciałabym zaznaczyć, że my nie jesteśmy monetą. Tak? Ja nie reprezentuję, my jako stowarzyszenie nie reprezentujemy wszystkich mieszkańców. Każdy z Państwa, każdy z nas ma możliwość protestowania.
zawsze będzie spójna ze stanowiskiem wszystkich mieszkańców Dąbrowy, Batorowa i innych okalających miejscowości. A druga rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to rzeczywiście jest to inwestycja, która potencjalnie może znacząco oddziaływać na środowisko. I teraz ja się zastanawiam, jeżeli asfaltownia czy wytwórnia masy tunicznych łącznie z betoniarnią, żwirownią i transportem, który tam się odbywa, nie oddziałuje potencjalnie znacząco na środowisko, to w takim razie co oddziałuje na środowisko? Jeżeli to nie ma wpływu, no bo jakby w odbiorze każdego z nas, mieszkańców, którzy nie siedzą w tych procedurach, tak? Nie wiedzą, czy druga, trzecia grupa, czy pierwsza, wiemy, że jest instalacja, tak? Wokół jest teren przemysłowy. Jeżeli on łącznie nie oddziałuje na środowisko, to w takim razie co? Ale nie w piecach, proszę panią, byle trzy. Również, to, oczywiście, to, ale nie dokładajmy sobie. Nie dokładajmy sobie. Szaleńcze jazdy po drogach pomy. Też. Że... No i niestety są dziury, nie można się tutaj. Ale nie są tych domów, to pani spoczuje. Panie, mogę pociągnąć wątek pana wójta, bo tak fajnie, że pan wójt poruszył temat, bo nie wiem, czy państwo zaglądają w karty informacyjne przedsięwzięcia, jakie tutaj procedowane są na terenie gminy. W tej chwili firma, niech to wymienię, pan wójt wymienił to nazwę, po sąsiedztwu w Drakrzewie, produkująca marmitę. Złożyła wniosek na ręce urzędujących tutaj władz. Wniosek o, jak to się w cudzysłowie nazywa, polepszenie paleniska, tak jak to się nazywa, fachowo, nie wiem, jak nie chcę teraz przekonywać, ale czytając, zagłębiając się w ten filmie, jestem przerażony, bo to chodzi o nową instalację, nową produkcję, nową linię produkcyjną. I teraz nie wiem, czy to jest celowe wprowadzenie, czy to jest błąd tych, którzy czytają to, czy dajemy prośbę, żebyś z swojej strony przejrzała, no, bo nie jestem biegłym w stronę środowiska, ale jeżeli też mógłbym prosić tutaj mieszkańców, żeby się przyjrzeli tej inwestycji, która nas czeka. To nie jest tylko, że wytwórnia ma będzie nam szkodziła, bo też, tak jak tutaj sam pan Wójt powiedział, firma po sąsiedztwu, no też niezwykle nie sprzyja mieszkańcom. Ja chyba włożę kilku zdrowisko i się państwu może nie spodobać to, co powiem. Mianowicie, tu jest bardzo dużo nowych domów, które mają kominiki. Prosiłbym może, by coś, jakieś pismo z gminy wysłać, żeby ludzie jesienią nie zaczęli palić w kominikach masowo mokrym drewnem. Państwo nie zdajecie sobie z tego, a paliły mnóstwo ludzi w kominikach drewnem mokrym. Kupują drewno, bo to jest jakby ten sam temat, jak mówimy o szkodliwości. Muszę się wypowiedzieć, bo troszkę się na tych rzeczach znam. W związku z tym ilość substancji szkodliwych, jaka wydobywa się z źle spalonego drewna, to jest kilkaset substancji. Między innymi o to, co trzeba się walka o nasze benzary i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w tej samej grupie WWA, tylko pierścieniowe węglowodory aromatyczne. W związku z tym, żebyśmy tu nie wylewali dziecka z kąpielą, mówiąc, że wszystko nam szkodzi, nowa instalacja szkodzi, w marmite, tam gdzie szkodzi, nie bronię, bo w ogóle nic nie mam z tym wspólnego. Ale ja jesienią czasem nie mogę odnotować, bo obok kominki, mokre drewno i dymneci. Na to też proszę zwrócić uwagę. Nie, jasne, ale wszyscy mówią o szkodliwości, proszę na to zwrócić uwagę, ponieważ masowo w Polsce pali się, a kominek nie ma prawa być jedynym źródłem ogrzewania. Prawo budowlane zabrania. Dziękuję bardzo. Bardzo fajny temat pan poruszył. Myślę, że to jest bardzo dobry temat dla naszej lokalnej pracy, żeby nagłośnić tą sprawę. A to się zaczyna. Właśnie się zaczyna. Spalania odpadów. No. Znaczy, oczywiście tutaj to jest dobry temat i temat na czasie. To jest pan redaktor naszej gazety, więc na pewno ten taki artykuł popełni na rzecz spalania niebezpiecznych odpadów, jak również niewłaściwe używanie drewna. Natomiast ja chciałbym też powiedzieć, że jeżeli chodzi o Straż Gminną, to ona jeździ i sprawdza i też są konkretne mandaty, reperkusje w tym zakresie. Oczywiście nie zawsze się udaje kogoś złapać na gorącym uczynku, bo to jednak trzeba wejść i sprawdzić, co jest w tym palenisku. Ale jest jak gdyby duży progres, no można to, że tak powiem, sprawdzić i zweryfikować, nie? Dziękuję państwu bardzo. Myślę, że będziemy powoli kończyli to nasze zebranie. Bardzo państwu dziękuję za naprawdę świetne, fajne spotkanie, które się odbyło w
spokojnej, miłej atmosferze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.